Lustro dla wszystkich zakochanych bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa, wszystkich słuchaczy, wszystkich subskrybentów i nowych widzów. Jeśli jesteś nowy, nowa, proszę zasubskrybuj mój kanał, naciśnij subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz wszystkie powiadomienia o moich nowych, codziennych wróżbach indywidualnych dla Was. Zapraszam Was serdecznie, kochani. Kochani, dzisiaj lustro. Zapraszam oczywiście wszystkich, którzy uwielbiają lustro. Zapraszam również, kochani, na codzienne wróżby miłosne. Jutro będzie horoskop na nowy miesiąc, sierpień. Zapraszam serdecznie wszystkie znaki zodiaku. Oczywiście proszę Was o komentarze, lajki, nowe subskrypcje i zapraszam na wróżby indywidualne. Mój e-mail jest pod filmikiem, w filmiku i w komentarzach. Dobrze, teraz objaśniam, kochani, lustro. Dwie talie takie same Lenormanda. Strona lewa to Ty, osoba pytająca, Twoje myśli, uczucia i zamiary. I strona prawa to Twoja osoba ukochana, jego lub jej, w zależności od płci, myśli, uczucia, zamiary. Zapraszam. Zaczynamy. Twoje myśli. Tutaj coś jest ciężkiego, ciąży Ci, pomimo, że myślałeś, że jest to, lub myślisz, że jest to związek z przeznaczenia ważny, ważny partner, ale widzisz, że ta osoba tutaj zagrywa na dwa fronty i nie jest zdecydowana. Nie jest absolutnie zdecydowana na związek z Tobą, czy nie jest gotowy ten partner na związek z Tobą. Stoi tutaj na bezdrożu i nie może się zdecydować. Masz nadzieję, że się jeszcze może coś wyjaśni, że się sprawy potoczą jeszcze pozytywnie. Natomiast widzisz jego rozdwojenie, niezdecydowanie. On natomiast będzie chciał napisać wiadomość, myśli już o tym, by przyjechać, by napisać wiadomość. Myśli o tym, żeby była zgoda, żeby była harmonia, balans, ale myśli również o seksie z Tobą, seksualności, intymności. Podobasz mu się jako kobieta i chciałby tutaj napisać wiadomość i przyjechać. Tutaj będzie jakaś akcja, myśli o tym, być może by spotkać się lub uratować sytuację, by się pogodzić, by nastąpiła między Wami jeszcze harmonia. Także jeszcze myśli o kontakcie z Tobą. Twoje uczucia, myślisz, że on się tutaj odwrócił od uczuć do Ciebie i że są tu jakieś komplikacje, zawikłania, opóźnienia, skomplikowane sprawy. Myślisz, że też ma on jakąś inną kobietę, jakaś jest rywalka, konkurentka. I tutaj ta konkurentka, czy te problemy, zawikłania, tutaj to powoduje właśnie to jakby nieszczęście, zagmatwania, konflikty, jeśli chodzi o Wasze szczęście, o Wasz rozwój tego związku. Ponieważ ta osoba, niezależnie kto to jest jego ex, czy to jest jego właśnie teraźniejsza jakaś konkurentka, Twoja rywalka, inna kobieta, tutaj ona przeszkadza Waszemu szczęściu. On się owszem tutaj odwraca od uczuć, od tych problemów, namyśla się, ale uczuciowo tutaj on ma jakieś zawikłania, problemy, być może właśnie z ex lub z nową jakąś inną tutaj partnerką. I dlatego tutaj ta inna kobieta zawadza Waszemu szczęściu. I o tym Ty wiesz, o tym myślisz, o to czujesz, masz taką intuicję też, Twoje uczucia Tobie to podpowiadają, że jest jeszcze inna kobieta, tak? Która tutaj zawadza, przeszkadza, powiedzmy. On nie może się rzeczywiście zdecydować, jest na rozdrożu, nie wie, w którą stronę pójść, tak? Czy na północ, czy na południe, czy w prawo, czy w lewo. Ale on obserwuje sytuację, będzie może chciał wrócić, napisać tutaj coś, będzie obserwował Ciebie, obserwował tą sytuację.
co ma zrobić, i chciałby może tutaj się on wzmocnić i wrócić, napisać, wrócić, jako być może się zdecydować po prostu, jako silniejszy, bardziej zdecydowany powrócić. Twoje zamiary, myślisz, znaczy ty myślisz, że to jest fałsz, że on jest fałszywy, że on zagrywa fałszywie, ciebie to frustruje, tutaj masz lęki, że to wszystko jest jakby fałszywe, tak? Że on jest tutaj egoistyczny, że on jest wyrachowany, że on jest tu klewa, że on tutaj widzicie, patrzy na lewo, na prawo, gdzie mu się bardziej opłaca, tam pójdzie, poleci, tak? To was frustruje i tutaj jesteście też pod presją czasu, ponieważ chciałybyście związku, pragniecie miłości, związku trwałego, długotrwałego, harmonijnego, ale tutaj widzicie, czujecie, że jest coś fałszywego, że jest tutaj on, po prostu, że on zagrywa fałszywie i tutaj są wasze lęki, wasze frustracje. Wasze jakieś, no, po prostu, nie wiem, no, może nawet problemy, kłótnie, tak? Także kryzys na pewno tutaj w tej relacji, poprzez właśnie jego jakiś tutaj jakąś nieszczerość, o to chodzi głównie. Teraz u niego plany na przyszłość. On by chciał z tobą, by się coś uleczyło, wyleczyło, wzmocniło, rozrosło, by było silniejsze. Dla niego też jesteście wy ważne, ale również jest to ciężkie dla niego. Tutaj on ma jakieś emocje, może nawet rozwinąć emocje, może się lęka, boi tych emocji i chciałby rzeczywiście coś stabilnego. Tutaj jest dom, czyli egzystencja, stabilność, chciałby coś stabilnego zbudować. On wie, że jesteś być może tą odpowiednią kobietą, partnerką do czegoś stabilnego, i tutaj ewentualnie on wie, że mogłyby się rozwinąć jakieś emocje, tak? Że coś mogłoby się wzmocnić między wami, że być może jesteście sobie przeznaczeni, że jesteście po prostu być może bratnią duszą, być może czuję, że jesteście ważni dla niego. Natomiast tutaj jest też to dla niego ciężkie. On mógłby rozwinąć tutaj emocje, ale może obawia się tego, ale szuka na pewno stabilności z wami. Chciałby, żeby to się wszystko dobrze jeszcze potoczyło, rozrosło, być może naprawiło, wyleczyło, tak jak powiedziałam. Także u niego są pozytywne raczej wibracje tutaj na przyszłość. Myślę, że on będzie jeszcze tutaj coś próbował pisać, czy chciał się spotkać, czy przyjechać. Myślę, że będzie chciał się pogodzić, że będzie chciał komunikacji, że będzie chciał wrócić, że będzie tu obserwował sytuację, że będzie w stanie tutaj rozwinąć jakieś uczucia jeszcze. Natomiast wy jesteście bardziej sceptyczne, sfrustrowane tym wszystkim i wiecie, że po boku jeszcze tu może być jakaś inna kobieta. Karty, które powtarzają się w waszych odbiciach lustrzanych, to na pewno jest karta na pewno to jest karta, moment. Żadne karty. Aha, no to tutaj wy macie jego w sercu, tak? Ale no nie widzę, żeby się karty powtarzały, czyli nie powtarzają się żadne karty. Nie powtarzają się. Aha, jest karta krzyża, tak. Karta krzyża, czyli czujecie być może oboje, że jesteście dla siebie ważni, jesteście bratnimi duszami, jesteście na pewno kimś z przeznaczenia, że bardzo do siebie pasujecie, że jesteście na pewno dla siebie ważnymi partnerami, osobami. Czujecie to jakoś by intuicyjnie, duchowo, że intelektualnie, czy mentalnie, że jesteście jakby tymi osobami z przeznaczenia, osobami
ważnymi dla siebie, tak? I to właśnie tutaj jest pokazane, natomiast być może też po części jest tutaj to też trudne, jakieś obciążające dla Was, ponieważ może, no nie wiem, wystraszyliście się tego, czy on się wystraszył tutaj, ale na pewno jesteście tutaj dla siebie ważni. Widzicie też jakby bratnią duszę nawzajem w sobie. Także ta karta się powtarza, czyli karta, która podkreśla jeszcze raz, że ta znajomość jest ważna, istotna dla obojga z Was. Dobrze, także takie karty już inne się nie powtarzają, tylko tutaj no, ten mężczyzna, osoba ukochana, która jest u Was w sercu już. I tutaj on, który jest sam, myśli o tym, żeby napisać, żeby przyjechać, żeby się spotkać, żeby mieć z Tobą komunikację. Natomiast innych kart wspólnych nie widzę. Takie lustro dzisiaj. Dziękuję serdecznie wszystkim obecnym. Dziękuję, że odwiedzacie mój kanał. Zostańcie ze mną, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.